Siema, dzisiaj sobie pogramy w grę, w której, uwaga, będziemy robić gry. Gierka nazywa się Mad Game Tycoon. Ja już kiedyś w nią grałem, ale to było dosyć dawno temu i nie grałem jakoś super długo. Myślałem, czy by nie zacząć gry od Game Dev Tycoon, ale Game Dev Tycoon niestety... moim zdaniem jest trochę za łatwe, ta gierka jest dużo trudniejsza. Tak więc zobaczymy, nazwa firmy School Games. Logo firmy, okej. Okay. Mamy tu logo EA. Co tu jeszcze mamy? Jakieś fajne logo. Może takie niech będzie? Lokalizacja oczywiście bierzemy. Jak żeby inaczej, Polskę. Bonus do sprzedaży ze strzelanka TPP. Płeć oczywiście mężczyzna i ustawienia gry. Zacznij z moim biuro. Losowa popularność platform damy. Wyłączymy tutorial sobie. I damy sobie losowe kombinacje gatunków i losowe ustawienia koncepcji, żeby było jak najtrudniej. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak więc zaczynamy. Cyk, cyk. Aha, specjalne cechy teraz. Coś, co na początek by się na pewno przydało. Powiedzmy, że tryb tekstowy. A do trybu tekstowego RPG. O, to będzie dobre. I tak. Mamy 5 punktów do wydania. Więc dałbym sobie na pracę biurową wszystko. Albo 2 na pracę biurową. I 2 na programowanie. Dlatego, że na początku i tak będziemy robić kontrakty. Nie będziemy od razu robić gierek, bo w tej gierce to jest dosyć skomplikowane. Prędkość gry. Damy szybką, żeby tak w miarę leciało. I zaczniemy od 1980 roku. Poziom trudności normalny dam. Może kiedyś spróbujemy na legendarnym, ale zobaczymy. Okej, witaj w grze. Na razie część funkcji jest zablokowana. Czasem jednak wiele funkcji zostanie dodanych i poprawionych. Miłej gry. Okej. Czyli tak, tutaj mamy początek. Tutaj sobie biega gościu. Aha, musimy mu na pewno zrobić biuro. Programiści. Czy my będziemy chcieli zatrudnić kogoś? Póki co chyba nie, a później też da się to powiększyć w razie czego. Dam drzwi tutaj, bo tutaj chciałbym jeszcze coś zrobić później. Więc tak, teraz potrzebujemy biurko. Ile mamy pieniędzy? 87 tysięcy. Takie biurko mogę kupić od razu? Okej. Powiedzmy, że to za piątkę. O Jezu. Ale to miejsce zajmuje. Dobra, niech będzie. Za 5000. Chyba tyle póki co. Żadnych pomieszczeń. O, toalety jeszcze możemy zrobić. O, i tutaj damy toalety. Chociaż toalety takie duże. Dobra, niech będzie. Tutaj damy drzwi. Okej. Do tego sobie dobudujemy coś. Gdzie my tutaj mamy toalety? No, najtańsza jakaś toaleta. Mogę tym obracać jakkolwiek? Coś samo obraca, okej. Tutaj damy. Suszarka, dronk. I umywalka chyba najtańsza, dobra. Okej. Więc, póki co możemy tak, wspieranie produkcji, aktualizacja i paczki językowe, zlecenia kontraktowe i na początku zaczniemy się zajmować kontraktami, bo jest to chyba najłatwiejsze. Znaczy to jest najłatwiejszy zarobek na start. Służba z danych 15 tysięcy. Dobra, zobaczymy czy uda mi się to zrobić. Cyk, on tutaj sobie będzie pracował. No spokojnie to zrobimy. Bez jakiegoś większego problemu. Póki co robaki i kasyna, no tak. Fajne połączenie, fajne. No, zrobimy to bez problemu. Później chyba będę robił silniki. Bo na silnikach też sobie pamiętam, da się ładnie zarobić. Ale póki co nie mogę zrobić silników właśnie. Zablokowane.
Aha, muszę zbadać silniki. A nie mogę badać póki co nic. Aha, bo będę musiał zrobić chyba. Tak. Gabinet dyrektora. Tak mi się wydaje. Okej. No to co, bierzemy dalej. Jakieś zlecanko kontraktowe. 14 tygodni, no spokojnie. Powinno pójść. Bez problemu sobie damy radę z tym. Zlecimy. 50% już. Wykresy. O, jak to wygląda? Ja bym chciał zobaczyć inne firmy. Tutaj mogę kupić nowe biuro, pożyczka. Okej. Mamy kolejny kontrakt zrobiony. Może jak zarobimy trochę hajsu, to spróbuję zrobić jakąś gierkę, ale... Nowe badania, element... Grafika czterokolorowa. Okej. No dawaj, gościu. Tylko, jak ja mogę to zbadać? To jest pytanie. Aha, tak to działa. Muszę zbadać element. Ja nie mam pojęcia, jak ja mogę zbadać element. Niestety. Kup silnik. Nie ma w ogóle silników żadnych. No dobra, póki co to robimy to zleconka. Być może to się dopiero później za... odblokuje. Tworzenie silników i tak dalej. Nowe badania, gatunek RPG. Dobra, robimy sobie dalej te... zleconka. Kontrakt tworzenia gier. Teraz sobie to zobaczymy. Co to jest ciekawego? Bo już zleceń nie mamy. O Jezu. Czy muszę zrobić gierki 34%? W 19 tygodni. Nie wiem, czy jestem w stanie coś takiego zrobić. Dobra, stworzymy sobie pierwszą grę. Teleport, o. Pudełkowa. MMO, F2P, a to dopiero później pewnie się odblokuje. Najmniejsza wielkość gry, docelowy wszyscy. Temat. Samoloty, a jaki mamy podtemat? Rewolucja. Zręcznościowa by była najlepsza. Okej. No niestety nie ma żadnego silnika. Not so sticky balls. Dobra, bierzemy. Robimy pierwszą gierkę. Zobaczymy, czy na tym wyjdziemy jakoś dobrze. Moje gry, koncepcje. No nie mam żadnych niestety. Listy od fanów, nic. Co my tam zrobiliśmy? Kurde, nie pamiętam. Zręcznościowa. Samoloty. Czyli jak zręcznościowa, to chyba bardziej rozgrywka. Długość gry. Funkcje. Głębia. I nałogowy gracz. To mi się wydaje. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Możemy zrobić języki. Ale języków chyba póki co nie chciałbym robić, bo to dużo pieniędzy zżera. Grafika. Dźwięki, technologia, gameplay. Dźwięki wydaje mi się, że trochę mniej. Grafika też trochę mniej. Damy na gameplay. I na technologię. Bo ja, ale nie aż tak. Dobra.
Zróbmy coś takiego, jeden język póki co, bo nie mamy hajsu na więcej. Tryb tekstowy, dźwięki PC, no wiadomo. No i co, spróbujemy zrobić naszą pierwszą gierkę. Typy też sobie tam wydają jakieś gierki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dzięki zleceniom mieliśmy dosyć dużo pieniędzy na start, więc miejmy nadzieję, że coś się uda zrobić. O, ktoś zrobił pierwszy silnik. 100 tysięcy ma... Nie, nie bierz udziału, nie mam pieniędzy na to. Na konwencik żaden. Dwa bugi są. Bugi, błędy. Czy chcę wydać grę? No tak, już nic nie zrobię więcej. Znajdź wydawcę. Siła rynkowa 1. Udział 4 dolki. Ilość fanów. Logiczna zręcznościowa. O, tego bym wziął. Dobra, zobaczmy. Przeglądaj się gier tego samego gatunku bądź tematu dostępnych obecnie na rynku. Czyli są dwie gry z tego gatunku, ale zero tematów. Teraz mogę zbudować pokój badań, okej. Okay. 31%, 32%. No. Jak średnio bym powiedział. Raczej na plus nie wyjdziemy z tym. Badania. Musimy sobie odblokować badania. Dzięki temu. Czy są tu badania? Nie ma, tylko po prostu biurko. Ma być i tyle. No prawdopodobnie tak, dobra. Zrobimy biurko za 5 koła też. Chociaż chciałbym trochę mniejsze. O. Żebym w razie czego mógł więcej ludzi tutaj zatrudnić. Chociaż póki co i tak tylko ten gość tutaj będzie. Badaj inne. Ja bym chciał zacząć robić silniki gier. Czy ja mogę zacząć robić silniki gier? Tak chyba nie bardzo. Chyba, że już mogę. Nie mogę. Muszę zbadać element. Aha, bo muszę może zbadać po prostu element silnika gry. Czekajcie. Badaj cechy, grafika czterokolorowa. Okej. Okay. Jesteśmy na gierce minus 24 tysiące. No tak 22 tysiące. Może chociaż na zero? Wyjdziemy? Mamy dwóch fanów chyba. Brakuje specjalistów komputerowych na całym świecie. W najbliższej przyszłości nie będzie żadnych pracowników do zatrudnienia. O Jezu. Może zatrudnię jakiegoś jednego gościa. W razie czego? Najwyżej go zwolnia. Zręcznościowa tekstowy. Projektowanie gier. Praca biurowa. Chyba wolałbym na pracę biurową jakiegoś typa wziąć. Dobra, weźmy go. No dobra, niech będzie. Także zróbmy coś takiego. Minus 19 tysięcy na gierce, no. To jest właśnie to, o czym mówiłem. No właśnie, ja mogę przecież przenieść jemu to biurko tutaj. I przenieść go, o. I teraz we dwoje będą pracować.
nad tym. Niech to zbadają i zrobimy silnik. Pierwszy. Okej. Cechy. Sprite niech będą. Jezu, oni co chwilę do kibla chodzą, o co chodzi? Czy ja zdążę wydać silnik? Zaraz zobaczymy. Spróbuję wydać silnik pod zręcznościową. Najgorsza gra roku. Nie! Staliśmy najgorszą grę roku. XD. To się nie mogło stać. Naprawdę. Dobra. Musimy stworzyć silnik. Problem jest taki, że ja tu nie zmieszczę chyba dwóch biurek. O, dobra, wiem co musimy zrobić. Musimy kupić mniejsze biurko. Żeby dwóch gości tutaj wrzucić. To biurko będzie sobie tutaj stało, na stałe. A my kupimy mniejsze tutaj. Żeby oni we dwóch mogli sobie tu pracować, jak będę po prostu przerzucał. Robimy silnik. SQ, zrobimy SQ Game Engine pod zręcznościową cechy. O Jezu, jakie to drogie. Udziały w zyskach. Teraz tak, co jest lepsze? Udziały w zyskach, czy koszt silnika? Mamy 10 tysięcy koszt silnika i 10% udziału w zyskach. Jak wyjdzie komuś fajna gierka. Dobra, damy 5 tysięcy. Ale damy 16% udziału w zyskach. Dlatego. A mam za mało pieniędzy. No to jednak nie, czekajcie. Zlecenka. Jedno zlecenie mamy. Ja potrzebowałem to chyba 43 tysiące, jakoś tak. 25 koła, pożyczkę. Spożymy sobie silnik. Ultra Engine 2. O, nie no, jeden niech będzie. No to pierwszy jednak jest. Tylko nie wiem, czy zdążę go wydać niestety. Ale może się kiedyś przyda. Właśnie, jeszcze zobaczę jak wyglądają inne silniki. Kup silnik. 10 tysięcy i 20% udziału w zyskach typ ma. Okej. Czyli mamy lepszy silnik. Mega Factory 1 niech będzie tym razem. A tu mogłem kliknąć bank. No, nie widziałem. Co my damy? Damy 8 tysięcy. 25% udziału w zyskach. Będzie taniej, ale większy procent udziałów. Więc łatwiej będzie zacząć komuś, powiedzmy, tak jakby. Dobra, lecimy. Raczej nie zdążymy tutaj na ten trend się wyrobić, ale mam nadzieję, że koniec końców i tak coś zrobimy na tym silniku. Mega Factory 1. Czy ja mogę tu zobaczyć sobie jakieś inne firmy? Deweloperzy. 80. Blizzard Entertainment. 80 milionów. Rockstar Games 62. Nie wiem, czy to są tysiące, czy nie.
Dobra, lecimy dalej z tym silnikiem. Ale silnik już sobie stworzymy w kolejnym odcinku. Także dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Elo.